Halo, halo, z tej strony Prezes Ziaro. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale po dwutygodniowej przerwie. Jak możecie zauważyć, to dałem nowy filmik, nowy mod macie dziś do pobrania. Ten modem będzie od ta oto 40, którą teraz kupimy. Inaczej od teraz zaczynam prezentację wam modów. Zaczniemy od tego, jak w sklepie się prezentuje, czyli tak, macie tu 40, macie cenę, tu wszystkie te informacje, 62 konie, cacy. Wszystko tu ładnie, macie oczywiście do tego jeszcze tour, który brudzi się, no wszystko zaraz wam powiem. Też tour się różni od tego, co był wcześniej wydawany do 60 i widzę to samo, więc żeby nie było tak, że wam coś nie będzie pasować, one się różnią. Więc tak, no to wsiadamy do 40. Zaczniemy od środka, tak, no do środku odpalanie klawisz Y. Jak odpalimy, to widzimy ruchomo wskazówkę obrotów, wskazówka, która się ładuje od poziomu oleju i ruchomy wiatraczek. Tak, mamy na panel IC, czyli klawisz Shift, prawy, mamy dach otwierany i zamykany. Jeżeli komuś nie pasuje radio, ECB radio i antena tu, to po prostu klikamy sobie tu w zdejmij, załóż, mi tam pasuje. I mamy wycieraczkę, która robi 10 obrotów i sama się wyłączy. Ale jeszcze mamy w środku drzwi, które możemy otworzyć. Więc tak, mamy jeszcze hamulec ręczny, spacja. I sobie trochę odjedziemy. Mamy oczywiście ruchome biegi, ale to zaraz wszystko wam pokażę. Na podejście mamy bardzo rozbudowany skrypt. A więc tak, mamy... to czekaj, podejdziemy trochę bliżej. Mamy tak, drzwi otwierane i zamykane, drzwi zdejmowane i zakładane. Mamy to samo przy kogucie, że rozkładany, składany i zdejmowany, zakładany. Ale to jeszcze nie wszystko, bo mamy... traktor posiada tam ruchome rzeczy, to jeszcze wam powiem. Mamy tak, konsolę na podejście, pompkę, maskę zdejmowaną, zakładaną i maskę otwieraną, ale jest otwierana nie do końca, czyli w kącie prostym, tylko jest w ten sposób otwierana, dlatego że mamy przedni zaczep. Tak, przedni zaczep. W 40 nie występowały przednie zaczepy, ale ten zaczep jest inny, bo nie ma obciążników. To jest dospawany zaczep, taki, żeby była przyczepa podczepiana. Jeżeli komuś nie pasuje, pomyślałem nad tym, możemy sobie go zdjąć, założyć. Mamy też jeszcze bolza i widły. I mamy przednie halogeny. Dlaczego halogeny? Jeżeli podczepiemy tur, to musimy halogeny zdjąć, bo halogeny wchodzą w światła. Tur wchodzi w światła. Mogliście to już zauważyć pewnie na tym. Na zdjęć ikonce. Tutaj nic nie mamy, mamy jedynie ruchome te, co wentylatory, tam pasek. I mamy jeszcze z tyłu, też mamy trochę rozbudowane. Mamy z tyłu tylko, jeżeli komuś nie pasuje, cięgno, bolec góra i bolec dół i belkę. I deskę, jeżeli komuś nie pasuje, chociaż z drugiej strony mi tam ona nie przeszkadza. Mamy jeszcze ruchome chlapacze, ruchomy przekaźnik. Tak to się brudzi. I mamy siłownik, no z bardzo fajnie wykonany po moich tam poprawkach, więc tak. Podjedziemy sobie do tura, podczepimy i wam zaraz jeszcze więcej pokażę. Oczywiście traktor posiada lusterka, które mi nie działają, bo gram na najsłabszych ustawieniach, żeby było jasne. Podczepimy. Tak, tur czym się różni? Tym, że ma teraz siłownik, ma taki jakby przez tak jakby się odbicie było, takie czysty. I nie wchodzi, jest, i wchodzi tu, kończy się, a nie gdzieś tutaj na samym dole. To żeby było jasne już. Oraz tur możemy minimalnie tyle do dołu obniżyć, czyli nie tak, że przód traktora poniesie do góry, oraz możemy ciut mniej do góry ponieść, tak, że pompa nie daje rady sobie podnieść. To tam dzięki jednej osobie, no brat mi pomógł z tym, bo on to zauważył przy 30. Ale mamy jeszcze widły, które brudzą się, tylko trzeba troszeczkę dłużej przy nich pracować przy oborniku. Ale widły teraz mniej się do góry, do dołu obniżają. A czy no, że jak chcemy obniżyć same widły, tak, że nie wchodzą w tura, a jak do domu wejdziemy, to troszeczkę tylko traktor podniesie się. Więc tak, no to będzie na tyle na razie. Traktor oczywiście posiada ruchome tam wskazówki, ruchome elementy. Zaraz jeszcze wam więcej pokażę rzeczy co i jak.
Więc teraz możecie zobaczyć biegi, jak chodzą, i pedały. Więc tak, zaczynamy. Może jeszcze wam pokażę z dźwiękami, jak to. Dobra, tak. Wyłączymy. Pewnie będziecie dobrze słyszeć. Wyłączyliśmy i teraz tak, włączamy. Długo się rucham, jakby co. I teraz tak, ruszamy. Jeżeli mogliście usłyszeć, piąty dźwięk słychać bardzo dobrze, czyli jak on tam skoczy i jest taka więcej mocy, traktor od tamtego momentu posiada. Traktor jeszcze posiada klawisz F światła. No, światła jak na moim starym komputerze trochę przelagują, ale to nic. Na lepszym komputerze od mojego normalnie wszystko będzie działać. Oczywiście zdjąłem przednie modele świateł, świateł nie ma z przodu, ale po prostu możemy sobie zapalić halogeny przód, klawisz 4, albo halogeny tył, klawisz 5. Usunąłem kamerki GoPro, które były w poprzedniej 40 tej nieudolnej, którą zrobiłem na prośbę jednej osoby. No już tu nie będzie takich rzeczy. I żeby było jasne, 40 zacząłem robić pół roku temu, tak w zimę, żeby nie było, że teraz zrobił. Tak naprawdę nadal mi się nie chce w tym siedzieć, w tych modach, robię tylko, znaczy dokończyłem to 40, bo już kiedyś zacząłem. Żeby było jasność, jeszcze wam pokażę obornik. Widzimy widły, możemy wziąć obornik. No obornik, jak widzicie. No to żeby było jasne, 40 dokończyłem, tak samo jak co inne czy tam mody mam do dokończenia. Jeżeli będę w przyszłym tygodniu miał ochotę, też dokończę w piątek, wstawię jakiś tam filmik. Nie wiem, czy to będzie Ferguson, czy Ursus 2812, czy 80, czy jeszcze jakieś tam mody zaczynałem, tam nie dokończyłem, dopiero niektóre pozaczynałem. Na bank nie będzie to 30 i nie mam na razie zamiaru w ogóle 30 robić, bo to jest dla mnie jakoś, w ogóle nie mam tego do 30 takiego takiego, że te traktory mi się podobają, żeby je robić. Więc tak, jeszcze pokażę wam, jak się brudzi. I to będzie na tyle, ale żebyście wiedzieli, traktor pobieracie osobno i tur. Pod filmikiem będą na darmowy link, będziecie mieli do nich. A no, będziecie mieli na szare moc, no darmowy, czyli nie będziecie musieli czekać, jak kiedyś było na Katszar. Żeby było jasno, jak komu się nie podoba, proszę nie pobierać, nie pisać komentarzy zjebana czy coś. Taka była do 13, taką widziałem do 11, ja tylko postawiłem pod moją 55, pozmieniałem trochę skrypt, dodawałem trochę więcej dupereli, tak żeby było jakoś wyglądała. No i dodałem ten przedni zaczep, który w 40 nie występuje, ale na internecie widziałem, właśnie na internecie zobaczyłem ten pomysł z tym zaczepem, tam trochę inaczej wyglądał, bo tam był z tuzem trochę taki gimas, ale mi się spodobała, stwierdziłem, dobra, wstawię taki zaczep, czemu nie, może się komuś spodoba. Zawsze ten przedni zaczep się przyda do ściągnięcia przedniej przyczepy, no nie zawsze, ale jeżeli komuś nie podoba, może sobie go zdjąć tam, to nikomu nie będzie przeszkadzało. Tak to się brudzi, jak widzicie, już zaczął się brudzić. Jeszcze tam dojadę do końca. Oczywiście możecie go umyć myjką ciśnieniową, karszarem, czy tam jako inną macie do farminga, czy tym hydrantem. Tu nie ma problemu czym. Z pewnych pytań mapa to Podkarpacie fojny.1. Nie wiem, czy wydam kiedy i w ogóle to, żeby było. Ruchomy siłownik bardzo dobrze, jeszcze nie pokazałem wam, ale tu nie ma żadnego minusa, nie ma. Dosłownie chodzi tak jak ta lala. Dlatego ta kierownica tak szybko lata. Ponieważ jest siłowniczek. Więc tak, tur się brudzi, 40 się brudzi, konsola się nie brudzi, bo tam nie miałem tekstur do tego. I widły się brudzą, ale tu, jak mówiłem, trzeba bardzo długo nimi coś robić w gnoju, żeby one zaczęły się brudzić. Bo jest naprawdę. Więc to będzie na tyle w tym odcinku.
Zapraszam do pobierania, oceniania, jeżeli się moc spodobał. Zostaw lajka, komentarz dobry, jeżeli nie subskrybujesz, walnij suba z dzwonkiem, by być na bieżąco. Pamiętajcie, lecimy po 1500, na 1500 jakiś będzie dobry specjal, coś się wykombinuje wtedy. Pamiętajcie, każdy sub się liczy, każdy sub mnie do przodu pcha z tymi modami i czym więcej subów, tym bardziej odzyskuję do tego towenę. Więc pamiętajcie, zostawcie łapkę, komentarz, suba. Cześć!